powiedz, czy wiesz, gdzie się znajduje centrum? Centrum no Elbląga? W sumie to jesteśmy w centrum obecnie. Jeśli biorąc tak kwestii mapy, jeśli chodzi o urbanizację, to jest centrum. Jeśli mamy tam Starówkę Hetmańska, no znajdujemy się w centrum. No wydaje mi się, że właśnie tutaj. Tutaj, dokładnie tak. Mhm. Także no w tej chwili Elbląg rzeczywiście się rozbudował. Powstało multum centrów handlowych, więc centrum zależy, no kto jak rozumie. Centrum, no wydaje mi się, że tutaj, tak? Hetmańska, te okolice. Galerię L mamy tak samo, ogrody mamy trochę dalej, bo to już jest taki kierunek na Zawada. Myślę, że bardziej ludzie oceniają, gdzie jest centrum i kwestia tak samo urbanizacyjna. To było centrum kiedyś. To teraz większość lokali się wyniosło i chyba centrum przenosi się w okolice ogrodów. No tak zostało chyba. Biblioteka i wszystko tutaj było. Mhm. A teraz się kręcisz, ja wiem gdzie, centrum. Ciężko powiedzieć, nie ma chyba takiego typowego centrum. Centrum? Starówka. Wydaje mi się, że Starówka. Zawsze jak chodzę, to tam jest najwięcej ludzi. Ewentualnie właśnie w centrum ogrody. Centrum na Starym Mieście. Stare tutaj miasto, tak? Głównie tutaj jest centrum. Tam jest dużo sklepów i jest ten kościół cały. Centrum moim zdaniem znajduje się właśnie na Starym Mieście. Dlatego, że jest tam po prostu najwięcej lokali i bardzo dużo tam osób chodzi. Większość uważa, że centrum to się przeniosło teraz tam do ogrodów, tak? Ale uważam, że centrum to nie jest wyznacznikiem centra handlowe, tak? Centrum to jest takie miejsce, gdzie ludzie mogą się też spotkać, pójść gdzieś na spacer, jak na przykład na Stare Miasto. Starówka? Mi się wydaje, że Stare Miasto to jest centrum takie. Kiedyś bynajmniej tak było. Kiedyś to było jedyne budowle, jakie zbudowano. Bronili kiedyś Elbląga, więc wydaje mi się, że to jest jedyne centrum, jakie w Elblągu jest. A chyba tu, gdzie jesteśmy, tak mniej więcej. A dlaczego? A blisko Stare Miasto, trochę sieć sklepów. Tu najwięcej jest urzędów, banków, sklepów. Centrum się zaczyna od 12 lutego. Hetmańska tutaj, 1 maja tutaj. Te okolice, to, że to centrum było. No i jak ktoś kupuje mieszkanie, to mówią, że centrum to jest tu właśnie. Centrum? To tak, aktualnie jesteśmy w centrum. Dzielnica Śródmieście między innymi i Starówka blisko. 10 minut na piechotę. Sklepy. Można sobie tutaj pochodzić, tak, pooglądać. Jest bar tam naprzeciwko. No są... Tam dalej też jest restauracja. Dawniej to był ratusz, był rynek, ale u nas to nie ma takiego czegoś. Nie ma, tu jest rozrzucone. W Elblągu nie ma takich centralnych punktów, właściwie to nie ma. Wyznacznikiem centrum zawsze było Stare Miasto, ratusz, Urząd Miasta. To jest dla mnie wyznacznikiem centrum, ale oczywiście opinie mogą być różne. Stare Miasto, Starówka, tak, tam. Tam się nawet spotykam ze znajomymi, jak mają przyjechać z Gdańska, skądś daleka, mówię, jedziemy na Stare Miasto, pokażę wam nasz Elbląg. Zaczynam od Starego Miasta. Na wprost. To znaczy? Ulica, no Stare Miasto. Tam można sobie posiedzieć, odpocząć, popatrzeć, chodzi młodzież, chodzą ludzie starsi, młodsi. Sukcesywnie jest odbudowane, nazwa się styl Starego Miasta, oczywiście metodami współczesnymi, no ale to inaczej się nie da, jeśli chodzi o te zabytki, które zostały zniszczone, tak? Także polecam, gorąco polecam. Tam, gdzie przebywa dużo osób, nie gdzie są sklepy, nie, chociaż młodzież pewno inaczej uważa, tam gdzie chodzą po sklepach, oglądają. Takie miejsce, które było najwcześniej może, no bo później jakieś obrzeża, tak, i dobudowane jakieś tam budynki, tak. Chyba taki trzon, który był pierwotnie, najwcześniej, to chyba centrum. Centrum znajduje się wtedy tam, gdzie jest PKS i PKE. To jest moje jedno zdanie. Nie ma centrum zdecydowanego. Na Starym Mieście najbardziej pasuje to centrum. To miejsce bardziej kojarzy z centrum, znaczy mnie. Bo Stare Miasto mamy nowe, nie było go przecież. Najwięcej ciekawych miejsc, no to właśnie ja obstawiam Starówkę, tak, bo najwięcej takich punktów, do których można pójść, typu restauracje, typu, nie wiem, pozwiedzać, typu, no nie wiem, można pójść na przystań, można popłynąć statkiem. W Starówkach w innych miastach
coś się dzieje. U nas niekoniecznie. Zawsze jest tak. Niektóre niedziele jest wręcz tak jakby wyludnione miasto. Nie ma nikogo. Powiem szczerze, z zaskoczenia ciężko jest cokolwiek wymyśleć, ale mówią, że w Elblągu nie jest zdefiniowane to centrum konkretnie. Mamy jako dzielnicę śródmieście, tak? Ale ja bym właśnie zahaczyła o Starówkę, bo najwięcej po prostu ludzi tam się skupia, najwięcej się dzieje, chociaż mogłoby być bardziej, tak, w tym mieście. Każdy o tym wie. Mogłoby być czegoś więcej. Niestety za mało.